Witam na kolejnej wyprawie na grzyby. Dwa dni padało, w ostatnich prawdziwkach. Myślę, że wyjdę, zobaczę. Jak na razie nic ciekawego. Pełno takich oto gołąbki tak zwane, ale coś jest tutaj. A jest ich tu troszeczkę, tu jeszcze była jedna, o. Proszę. Także mam zamiar połazić trochę. Jak coś będzie, to nagram. Witam ponownie. Po długim szukaniu tam nic, w takim lasku. Piękny borowik, prawdziwek. Proszę. Także rozejrzymy się tutaj. Co tu jeszcze może coś będzie. Także szukamy dalej. Niecałe 2 metry dalej. Proszę. Następny. Już go tam widzę, coś zdziurowało. Ale głowa będzie zdrowa. No proszę. Nie wiem, już wracać, ale czuję, że jeszcze podejdę w parę miejsc. Szukamy dalej. No, złaziłem trochę. Jeszcze jeden. Ten go też coś normalnie przedziurawiło. Przewierciło, chyba ślimak szedł i przewiercił. No ale spoko. 3 już są. Także na jajecznicę z grzybami będzie. O, widzę następnego. Widzę, że jest to przybliżenie. Proszę. Proszę. Jest następny. Już idę po niego. Jest i on taki, pod takimi krzakami. Ale już widzę następnego. Nie wierzę. O. Następny jest tutaj. Proszę. O kurna. Jest lepiej niż myślałem. Taki mały lasek. Teraz się mi źle go wyrwało. To już ich mam 5. Także prawdziwki, prawdziwki. Także szukamy dalej. Coś pięknego. O, coś jest, ale to jest niestety czerwona gołąbka. Także szukamy dalej. No proszę, kolejna niespodzianka. Czerwony kozak, tak zwany Janik. O proszę. Czyli coś z tego będzie. Piękny Janiczek. No, skarpa niesamowita. Głowy las. Połazimy jeszcze trochę, może coś będzie. Na pewno będzie to zupa grzybowa. Mamy kolejnego czerwonego Janiczka, tak zwanego kozaka. Wyschnięty trochę. O, ale ładny będzie do zupy. Skarpa niezła. Łazimy dalej.